Perspektywa najbliższego czasu również jest obiecująca dla polskiego rolnictwa. Środki, jakie przewidziane są na wspólną politykę rolną na najbliższe lata, pozwolą kontynuować proces pozytywnych zmian w naszej produkcji rolnej. O mojej sympatii Jarosław Kajnowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję. Środków unijnych na rozwój nowoczesnej masłowni, jak również linii do produkcji sera w Mrągowie. Ogromne zasługi są naszych członków spółdzielni, producentów mleka, którzy starają się produkować go jak najwięcej i jak najlepszej jakości. W 2004 roku polscy rolnicy otrzymali po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie. Płatności wypłacane do gruntów rolnych. Aktualnie o tę formę wsparcia ubiega się już prawie 1,5 miliona rolników. Również miejsca pracy i rozwijając tą naszą działalność o turystykę. Udało się zaadaptować budynek gospodarczy na pokoje gościnne, na budynek zakwaterowania turystycznego i przede wszystkim otworzyć również gastronomię. Pozwoliło to nam na wyposażenie kuchni w profesjonalny sprzęt z takimi dodatkami jak dzisiaj już klimatyzacja i zbiornik gazowy, który umożliwia nam dostarczenie tego gazu na potrzeby kuchni. To wszystko w ramach dofinansowania, tak jak powiedziałam, tworzenie miejsc pracy, ale również pokusiłam się o dofinansowanie z Unii w ramach działalności lokalnych grup działania, tak zwanych małych projektach. I skorzystałam z czterech, wykorzystując maksymalnie środki, które umożliwiają właśnie lokalne grupy działania, to dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski. Dzisiaj, ale bardzo dziękujemy, że po raz kolejny zdecydował się Pan tutaj wystąpić. Czy w przypadku gospodarstwa rolnego, które może nie do końca stawia na agroturystykę, ale tak jak mówił Pan Kazimierz, pewnej takiej dywersyfikacji samej produkcji. Producenci trzody chlewnej mogą mówić o tym, że to były dobre lata. Praktycznie wszystko powiedziałem odnośnie wykorzystania funduszy. Jeszcze raz powtórzę, że zdecydowanie było warto. Chciałem też dodać, prowadzimy hodowlę koni rasy zimnokrwistej, polskiej rasy zimnokrwistej. Prowadzimy też gospodarstwa turystyczne dodatkowo, jako dodatkowe źródło dochodu. Zdecydowanie było było warto, bo polska wieś stała się bardziej funkcjonalna, estetyczna i przede wszystkim bardziej bezpieczna, co jest bardzo istotne, bo bardzo wiele wypadków zdarza się na wsi, ale wszystko dzięki temu, żeby było ich mniej. Pozwolę sobie z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować i ocenić w bardzo dużym skrócie pracę agencji, poczynając od szczebla powiatowego, czyli biuro powiatowe agencji. No, wielka wiedza pracowników, wielka fachowość. Z tego miejsca dziękuję kierownictwu i pracownikom działu powiatowego w Mońkach. Tam składamy wnioski o płatności bezpośrednie, obszarowe, płatności rolno-środowiskowe, również zalesienia.